Przechodzimy do krótkiego fragmentu, który zatytułowany jest Wyszydzony król żydowski. Przypomnijmy, że jesteśmy w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 27. Wspomniany fragment zawarty jest między wersetami 27 a 31. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium, zgromadzili tam cały oddział. Następnie rozebrali go i narzucili na niego szkarłatny płaszcz. Uplecioną z cierni koronę włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękli przed nim i szydzili z niego, wołając: bądź pozdrowiony, królu żydowski. I plując na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Kiedy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz i założyli mu jego własne ubranie. Następnie poprowadzili go na ukrzyżowanie. Oto słowo Pańskie. Zajrzyjmy do komentarza tego bądź co bądź przejmującego fragmentu, w którym w krótkich zdaniach Mateusz opisuje nam skalę cierpienia Chrystusa. Więzień skazany na śmierć nie miał już żadnych praw, a więc nikt się o niego nie mógł upomnieć, on sam też nie mógł protestować. Stąd takie okrutne drwiny i zabawa żołnierzy kosztem Jezusa. Bóg uniżył się, stając się człowiekiem. Teraz odmówiono mu nawet tej ludzkiej godności. W całej tej okrutnej zabawie chodziło nie tyle o zadanie bólu fizycznego, co raczej o wyszydzenie i upodlenie Jezusa. Ponieważ bardzo często myślę, że zdajemy sobie sprawę, że nie tyle ból fizyczny jest tym najtrudniejszym do zniesienia, ale bardzo często ten ból duchowy, ból psychiczny, czy to, co dzieje się we wnętrzu człowieka. I tutaj właśnie też jest nam ukazane to, że Chrystus cierpiał jako cały Jezus, a nie tylko to, co bardzo często widzimy na obrazkach czy na filmach, że na zewnątrz to cierpienie jest i tak okrutne, ale właśnie to największe cierpienie ma miejsce zawsze we wnętrzu człowieka. W mniemaniu żołnierzy był on po prostu samozwańczym królem żydowskim, no i dlatego z niego tak szydzono. Żołnierze rzymscy w większości byli zwerbowani spośród sąsiednich narodów, czyli mogli to być Syryjczycy, Samarytanie. I dlatego nie byli przyjaźnie nastawieni do Izraelitów. Te stosunki międzysąsiedzkie myślę, że są nam dobrze znane, że no, z sąsiadami to tak rzadko kiedy są dobre relacje, jeśli nawet są, to i tak zawsze jest ta rywalizacja. Dlatego Rzymianie stosowali właśnie tę zasadę, że na pewno w Judei, a więc wśród Izraelitów, lepiej poradzą sobie żołnierze rekrutowani z innych państw i zapewne z innych regionów podbitych. Zapewne tak samo w tamtych regionach mogli być żołnierze rekrutowani z terenów Judei. Chętnie więc korzystali z możliwości poniżenia Żyda, a więc kogoś, kogo nienawidzili, czy nie lubili, przez sam fakt, że właśnie nie był z tego ludu, czy z tego narodu, który nie był przez nich lubiany. Więc można by powiedzieć, że tutaj następuje eskalacja i akumulacja całej ludzkiej nienawiści, wszystkich tych ludzkich niechęci, zawiści, zazdrości, a więc tego całego zła, które można by powiedzieć człowiek może doznać, które może się zrodzić w człowieku, które w ogóle może kiedykolwiek zaistnieć. To całe zło wystąpiło przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Thank you.